When I find myself in the middle. Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, witajcie w kolejnym odcinku Stop 10 i dzisiaj przedstawiam wam 10 znanych log, które mają ukryte znaczenia. Na początku zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Otóż pojawiają się 3 ostatnie osoby, które zasubskrybowały kanał, bardzo za to dziękuję, a teraz lecimy z odcineczkiem. Kiedy widzimy logo jakiejś firmy, nie zastanawiamy się nad tym, czy ma ono jakieś ukryte znaczenie. Jak się jednak okazuje, jest to powszechne zjawisko. Otacza nas wiele dobrze znanych znaków graficznych, które celowo zostały zaprojektowane w określony sposób. Tym samym nie mają tylko pięknie wyglądać, ale i symbolizować coś ważnego. Kolor, każda linia czy dane ułożenie ma w tym przypadku ogromne znaczenie. Zresztą przekonasz się o tym na własnej skórze, gdy zobaczysz 11 niesamowitych znaków graficznych w galerii poniżej. Koniecznie musisz poznać ich ukryte znaczenie. Numer 1 Hyundai. Wiele osób uważa, że logo koncernu Hyundai przedstawia po prostu pierwszą literę jego nazwy, ale w rzeczywistości litera H symbolizuje dwie osoby, klienta oraz przedstawiciela spółki, które podają sobie ręce. Numer 2 Adidas. Sama nazwa marki Adidas nawiązuje do jej założyciela Adolfa Dassiera. Na przestrzeni lat logo firmy uległo drobnym modyfikacjom, choć głównym elementem pozostał ten sam. 3 paski. Obecny układ elementu symbolizuje górę, która z kolei nawiązuje do wyznań, z jakim muszą zmierzyć się sportowcy. Numer 3 Apple. Steve Jobs oraz Steve Woźniak szukali prostej nazwy, która sprawiłaby, że firma będzie wysoko w książce adresowej, a także będzie prosta i przyjemna jak ich produkty. Dodatkowo Jobs w trakcie zakładania firmy Apple komputer był na diecie owocowej, z racji czego często przybywa w sadach sąd pomysł na nazwę Apple. Z kolei symbole bułka jest nadgryziony, ponieważ w języku angielskim bit oznacza termin związany z komputerami, a podobne brzmiące bit znaczy gryźć. 4 Sony Vaio. W przypadku firmy Sony Vaio dwie pierwsze litery symbolizują sygnał analogowy, zaś dwie kolejne sygnał cyfrowy. Numer 5 Amazon.com. Na pierwszy rzut oka mógłby się wydawać, że logo firmy Amazon nie ma w sobie nic specjalnego. Są to jednak tylko pozory. Pomarańczowa strzałka przypomina uśmiech, ponieważ firma chce, aby jego klienci byli zadowoleni. Strzałka ciągnie się od litery A do Z, co sugeruje, że sprzedaje ona absolutnie każdy produkt, jaki można wyobrazić, po prostu od A do Z. Numer 6 Toyota. Stoi wiele osób w logo tej firmy może widzieć wizerunek kowboja z charakterystycznym kapeluszem. Tak naprawdę jest to główka igły, przez którą przechodzi nitka. Kiedyś firma zajmowała się produkcją maszyn tkaniny i stąd ten symbol. Formuła 1. Jeśli przyjrzysz się dokładniej białej przestrzeni pomiędzy literą V, F i czerwonym paskiem w logo Formuły 1, zobacz nieprzypadkową cyfrę 1. Co więc czerwone paski nawiązują do prędkości, jaką osiągają samochody Formuły 1. Pinterest? No jest to... W tym przypadku logo znanego serwisu litera P w swoim wyglądem przypomina pineskę. Można wiele powiedzieć, że logo w graficznym sposób przedstawia główny cel serwisu, jakim jest gromadzenie ciekawych inspiracji i pomysłów. BMW. Wiele osób uważa, że centralna część jako BMW,
BMW symbolizuje obracające się ostrza w samolocie, co miałoby nawiązywać do faktu, że w przeszłości firmy zajmowały się do typu działalnością. Tego typu działalności nie jest to jednak prawda. W rzeczywistości jest to po prostu nawiązanie do flagi Bawarii, skąd pochodzi BMW. I numer 10, LG. Logo firmy LG przedstawia ludzką twarz. Zdaniem spółki znak ten jest odzwierciedleniem polityki firmy, która stawia na utrzymanie ludzkich relacji z klientem. I bonus, jest to Coca-Cola. Jeśli przypatrzymy się dokładnie pomiędzy literami O i L, można zauważyć duńską flagę. Choć jest to czysty przypadek, firma wykorzystała ten zbieg okoliczności w kampaniach marketingowych w tym kraju. I co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało i ten bonusik, który wam dałem na koniec, więc co, ja zabieram się już za montowanie tego odcinka i postaram się go wrzucić jeszcze dzisiaj, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się pionowo.